Szybka kolej miejska, bezpośrednio do Ożrowa Mazowieckiego. Linia 743, Przegłubowa. Oraz czy linia 713 jest przeciążona? O tym nie tylko w specjalnym wydaniu Mniejsza z tym Biz. Na temat, czy Ożrow Mazowiecki jest wykluczony komunikacyjnie, dostałem odpowiedź bezpośrednio od burmistrza Ożrowa Mazowieckiego w tej sprawie, jak wygląda stanowisko miasta. I o tym w dzisiejszym filmie. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czem Awizonosz i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie Mniejsza z tym. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, nie mam przy sobie komputera, bo informacje, które dostałem, były podane mi telefonicznie, ponieważ do mnie po prostu zadzwonił burmistrz Ożrowa Mazowieckiego i też bardzo dziękuję, że faktycznie dostałem informacje. Co prawda trochę dłużej, ale rozumiem, że faktycznie były zbierane informacje, by sensowna i prawidłowa odpowiedź do mnie dotarła i faktycznie dostałem całkiem wartościową i na wszystkie pytania, które miałem, dostałem odpowiedź i już teraz o nich opowiem. Więc filmy i ujęcia, które będziecie widzieć teraz w filmie, są różnymi zbitkami moich ujęć z drona z Ożrowa Mazowieckiego. Co warto podkreślić, zacznijmy od linii 743, bo o niej głównie mówiłem w poprzednim filmie. Ta linia autobusowa jest przeciążona i o tym burmistrz doskonale wie i to rozumie. I na ten temat są prowadzone prace. To nie jest tak, że linia została przedłużona do metra bemowo i nic się z tym nie dzieje. Z tego, co dostałem informacji, wedle zapewnień, było od początku wiadome i powiedziane, że ta linia będzie wydłużona najpierw, a później będą prace, żeby ta linia jeździła częściej. To, że autobusy teraz jeżdżą w weekendy co 150 minut, to faktycznie taka jest prawda. I z tego, co zrozumiałem, w najbliższym czasie z tym nic się nie zmieni. Autobusy dalej będą jeździć co 2,5 godziny, chociaż z tego, co zrozumiałem, burmistrz nie do końca był świadomy tego, że autobusy aż tak rzadko jeżdżą w weekendy. Ale wiem, że na razie nad tym nie będą pracować, ponieważ dla władz jest ważniejsze, aby autobusy jeździły częściej w tygodniu niż w weekendy, nawet jeżeli ktoś pracuje i autobus jest całkiem zapełniony rano. Co warto podkreślić, linia 743 rano w tygodniu, czyli w podanym szczycie, jest dosyć mocno zapełniona. Dlatego są prowadzone prace i dokładnie tego dnia, kiedy dostałem telefon, to był piątek 13, jechała na tej linii specjalna ekspedycja z ZTM-u. Specjalny pojazd, który jechał jako przejazd techniczny, autobus przegubowy, sprawdzał, czy na całej długości trasy skróconej będzie możliwość przeprowadzenia linii autobusowej pojazdem przegubowym. Jeśli zgodnie z tymi badaniami, które były robione przez ZTM, będzie możliwość puszczenia, to będzie jeden kurs przegubowy rano, aby zabrać więcej pasażerów na tej trasie. To jest bardzo dobra nowina, mieszkańcy naprawdę nam zachwyceni, chociaż nie ukrywam, że wszyscy chcieliby, żeby częściej jeździły autobusy. I od razu odpowiadam, jeżeli nie będzie możliwości puszczenia autobusu przegubowego, ZTM, znaczy Ożrow Mazowiecki, będzie wnioskował, aby linia jeździła częściej tylko i wyłącznie w podanym szczycie. No wtedy faktycznie autobusy są zbyt mocno zapełnione i przydałoby się, żeby to trochę inaczej wyglądało. Dobrze, przejdźmy do drugiej linii, 713. Na temat tego, czy autobusy przegubowe będą jeździć w weekendy, tego na razie nie mogę wam, nie jestem w stanie wam powiedzieć, bo ZTM aktualnie prowadzi pracę na temat tego, czy faktycznie linia jest zbyt mocno obłożona. Jeżeli im wyjdzie, że jest zbyt mocno obłożona, wtedy linia autobusy przegubowe wrócą. To jest stanowisko ZTM-u i burmistrz do tego na razie się nie odnosi. Ja właściwie stwierdzę, że raczej nie jest przeciążona. Natomiast z tego, co mogę wam powiedzieć na temat tego, jak jeździ w tygodniu, to tu faktycznie mam informację, że jest źle. Pociągi teraz nie jeżdżą najlepiej w Ożrowie Mazowieckim przez to, że jest przebudowa i oni wszyscy o tym wiedzą. Dlatego planowane jest, aby ta linia, jeśli będą możliwości kadrowe w ZTM-ie, jeździła częściej. A doskonale wiemy, że przebudowa stacji w Ożrowie Mazowieckim będzie trwała jeszcze co najmniej rok, więc w związku z tym linia 713 będzie jeździć częściej w tygodniu. W tygodniu, nie w weekendy. Spokojnie. Na koniec, a właściwie jeszcze dwa tematy, bo mogą Was trochę zainteresować.
Zanim opowiem o SKM-ce, bo wiem, że na nią czekacie, opowiem o tym, co może Was bardziej zdziwić i zszokować. Jest na razie wstępna koncepcja i plan, aby jeździła do Orzeława Mazowieckiego trzecia linia. 700 w ramach warszawskiego transportu publicznego. To będzie założenie, żeby coś takiego puścić. Na razie jeszcze wam nie powiem, jak to będzie jeździć, bo będą prowadzone w ten sposób prace, konsultacje i tak dalej. To jest kwestia kilku miesięcy, jak dowiedziałem się, ale jest to ciekawa informacja i w ten sposób faktycznie można byłoby wzmocnić komunikację, nie dodając kolejnych kursów, tylko wzmacniając poprzez dodatkowy kurs. Ale wiadomo, jak będzie się prowadziło konsultacje w ramach nowej linii autobusowej, to wszyscy będą chcieli go pod domem i doskonale rozumiem, że wtedy te prace mogą dosyć mocno spowolnić. Ale liczę faktycznie, że uda się to zrobić i żeby była nowa linia 700 w tym kierunku. Co do autobusów dalej do Błonia, to już jest kwestia Błonia. Jeżeli Błonie będą zainteresowane, to będą faktycznie mogły wydłużyć sobie tą linię. Na razie wiem, że ZTN na temat tego nic nie wie i Orzeław Mazowiecki w tej sprawie nie pytałem się w sumie, więc nie powiem Wam. Co do linii nocnej, też nie dostałem informacji, bo się zapomniałem zapytać, czy linia nocna wróci, ale z tego co wiem, raczej wątpię, bo się to po prostu nie opłaca. Na koniec pytanie o SKM-kę. Tak, SKM-ka do Orzeława Mazowieckiego. Wielkie marzenie wszystkich, łącznie z burmistrzem. Wszyscy chcielibyśmy mieć tutaj SKM-kę i dlatego, jeżeli będzie tylko sposobność, aby SKM-ka jeździła, Orzeław Mazowiecki zrobi wszystko, dołoży wszystkich pieniędzy, jakie będą potrzebne, aby ta SKM-ka dojeżdżała do Orzeława Mazowieckiego. I to jest stanowisko oficjalne, więc czekamy. Czekamy. Jedyne, co nas teraz powstrzymuje przed SKM-ką, to jest zakończenie budowy stacji Orzeław Mazowiecki. No i później oczywiście części formalnych. Co warto podkreślić, nie będzie SKM-ki, dopóki nie będzie pieniędzy z funduszu odbudowy, ponieważ SKM-ka nie zakupiła dodatkowych pojazdów, dzięki którym mogłyby być puszczone nowe kursy i nowe linie SKM. SKM-ka zapowiedziała, że jeśli znajdą się pieniądze, to wtedy będą mogli dokupić pojazdy na linię SKM do Orzeława Mazowieckiego. To jest jeden z artykułów, który przeczytałem jakiś czas temu na różnych portalach. I w ten sposób będzie jeździć to SKM-ka. Jeśli nie będzie pieniędzy, nie będzie, a nawet jeśli to po prostu będzie opóźnione. Z tego co wiem, tak czy siak nie przyszykujcie się do tego, że w 2025 SKM-ka się tu pojawi. Ja raczej sądzę, że to będzie trochę później. Oficjalnej daty nie mamy, bo nawet nie mamy pojazdów, które by mogłyby to obsługiwać. Więc na spokojnie, trochę poczekamy. Ale najważniejszą informację już wiemy. Jeśli będzie możliwość, Orzeszów zapłaci i będzie. I najciekawsza może jeszcze ciekawostka, może jesteście ciekawi, ile łącznie z funduszów i z budżetu Orzeława Mazowieckiego wychodzą pieniądze do ZTM-u. Jak Błonie mówiły, że dla nich zbyt duże koszty by były, aby Błonie weszły do drugiej strefy biletowej ZTM. Doskonale wiem, że Wy tam chcecie. Znam parę osób, które chciałoby cały czas, żeby nawet pociągi tylko i wyłącznie były w drugiej strefie ZTM-u, bo to są dosyć duże koszty i zniżki. I wszyscy by chcieli, żeby to było w drugiej strefie. O autobusach już nie mówię. Ile coś takiego kosztuje? Przez Orzeszów Mazowiecki to kosztuje 10 milionów złotych. Aktualnie. Nie mówiąc oczywiście o dołożeniu nowych linii. W tym momencie tyle to mniej więcej kosztuje. Taką dostałem informację, więc dzięki temu też mogę powiedzieć, że faktycznie jeżeli tyle pieniędzy się wykłada, to nie jest wykluczenie komunikacyjne. I wbrew moim poprzednim względom, że faktycznie tutaj nie ma komunikacji, nie mogę tego powiedzieć. Więc to co powiedziałem w poprzednim filmie, łączy się w jedną całość, że może jest źle, bo są utrudnienia, komunikacja i prace budowy, ale są prowadzone prace, aby to wszystko lepiej wyglądało. I z tym Was zostawiam po tym filmie. Jeśli macie jakieś komentarze, uwagi do burmistrza, do mnie, do filmu, do komunikacji w Orzeszowie Mazowieckim, piszcie w komentarzach, będę wszystko czytać, wszystkie komentarze czytam pod moimi filmami. Jeśli coś będzie ciekawego i jakaś rzecz mnie zaintryguje lub będą do mnie pytania, będę się starać odpowiedzieć, jeśli coś będę wiedzieć. No i jeżeli coś się zmieni w tym temacie, w tym rejonie, dostanę jakieś nowe informacje od Was, to będę oczywiście wracać do tematów tego typu, aby dowiedzieć się więcej ciekawych rzeczy. A jeśli macie propozycje, które kolejne gminy i okolice nam sprawdzić z słabą komunikacją miejską i czy coś w tym temacie będzie robione,
dajcie znać mi w komentarzach. Tam się pojawię i kolejne mniejsze z tym Beats pojawi się właśnie z tych rejonów. O tym nie tylko w tych materiałach. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów o wykluczeniach komunikacyjnych czy innych tematach, zapraszam Was do kliknięcia subskrybuj. I ten dziwny dzwoneczek, bo dzięki temu jestem bardziej rozpoznawalny, a dzięki temu jestem w stanie więcej informacji z różnych źródeł dowiedzieć się, abyście wszyscy mogli się dowiedzieć tego z filmu. Więc wszyscy mamy z tego korzyści, bo w ten sposób jestem w stanie Wam powiedzieć po prostu więcej z bardziej pewnych źródeł. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!